10 dzień lipca. Witam z ogrodu. Chciałbym przedstawić sytuację na ogrodzie. Co tutaj się dzieje o tej porze roku? Tutaj truskaweczki, proszę bardzo, sobie rosną. Tutaj rosną dalie, bardzo słabo w tym roku. Nie wiem czemu, coś im tutaj nie pasuje. Tutaj są komary i mieczyki. Już niedługo mieczyki będą kwitły. Proszę zobaczyć, jakie mają te ładne. Tutaj marchew jest, piękna marchew sobie rośnie, jeden, drugi, trzeci, czwarty rząd. Tu trochę kapusty, pietruszki, no i buraczki. I chwastnica, o której zaraz będę wspominał. Chwastnica jednostronna, buraczki, trzy rządki. Jeden jest najsłabszy, chociaż tutaj, gdzie rzucałem najwięcej obornika kurzego, proszę zobaczyć, jak te buraki rosną, wybujały, piękne, olbrzymie buraki. A tam, gdzie go nie ma, są słabe. Słoneczniki tutaj też ciemne, takie mocne, silne, będą pięknie kwitły. Zobaczmy, co słychać u ogórków. Ogórki ciemne, ładne. Tutaj słabiutkie są słoneczniki, takie bladzieńkie, energii nie mają. Przy miedzy trawa, słabsza ziemia. Ja w te ogórki tutaj dodatkowo jeszcze przed deszczami wykładałem prosto z kurnika taki, no można powiedzieć, skór, no gnój jednym słowem, żeby on z deszczem wsiąkł w tą ziemię, bezpośrednio zazielił azotem te ogórki. Pomaga, to powiem. O, tutaj widać, jak ten gnój sobie leży. O, spod kur. To w sumie słoma, ale on był dosyć intensywny, bo te ogórki były takie słabieńkie, a tutaj są później takie ciemne się robią, po tym ładne, mocniejsze. To taki technologia nawożenia zewnętrzna, doraźna. Tutaj też podsłoneczniki czasami gdzieś rzuciłem. Zobaczmy, co tutaj się dalej dzieje. Fasola. Tu ta fasola już była tyle razy siana, ale chyba ślimaki ciągle tutaj są, czy nie są? Nie no, gdzieś ta fasola znowu rośnie, ale jest tutaj poobżerana przez ślimaki. Tak marnie z tą fasolą. Jest plaga ślimaków, plaga ślimaków. Tutaj groch, on kwitnie. Co prawda tutaj smagany był przez chwasty różne, przez dziki zresztą też. Tu był zamaskowany. Komary na wieczór atakują. Tu jest kapusta. Ale upierdliwe te komary. Dopóki się nie zabije, to nie odpuszczą. Kapusta. Tutaj są maliny. I teraz wchodzę już w maliny. Tutaj te maliny są takie ładne, gdzie było oczywiście taczkami gnój wywożony zimą. Tam, gdzie nie był, to byle co. Tu są dynie. Te dynie są dużo później były wyhakane, to są dużo słabsze. Kurczę, co z tymi komarami, to szału można dostać. Ta dynia jest ciemna, ładna, bo ona była wcześniej wyhakana i oczywiście nałożony był gnój, tak jak tutaj pod te słoneczniki. O, widać, ile nawiozłem. I one są wtedy zupełnie inne. Tu zaraz pokażę różnicę. O, te blade takie dynie, to tutaj one nie dostały obornika. A tu jest inwazja. Tu posadziłem taki eksperymentalny rządek ogórków. One dopiero wschodzą. Ale jest tu tyle ślimaków, że one je zjedzą. To cud, że jeszcze ich nie zjadły. Ale w obronie przed ślimakami jest wsparcie z Ameryki Północnej. Proszę bardzo. To jest taki zabójczy środek na ślimaki. 30 tysięcy ślimaków on ma zabić. Kurczę, ale nie komarów. Jest godzina po 21. O, takie piękne okazy tutaj chodzą. One naprawdę są tak żarłoczne, te ślimaki, że ogórki to można siać co tydzień i wszystkie zjedzą. Tutaj widać, jak one okupują. Ślimaki są wszędzie, one potrafią, o, słonecznik potrafią nawet zjeść. Taki piękny okaz.
Ja tu zaraz pokażę słoneczniki, które o, kompletnie zjadły ślimaki. Tak wygląda na przykład słonecznik, którego zjadły ślimaki. Nie ma nic, nie ma serduszka, liście, strzępy. No cebule, one wszystko jedzą. To są wszystko żerne czorty. Te ślimaki potrafią nawet, no chrzan uwielbiają. Jest też jeden kwas, który jedzą o dziwo, ale szczególnie sobie upodobały jednak rośliny, które się sadzi i uprawia. Zaraz zastosujemy ten środek, bo szkoda tych ogórków. Ludzie i psy mogą wchodzić. Po aplikacji tego środka idealne pod warzywa w ogrodzie. No proszę bardzo. Wszystkie parametry tutaj mamy tego środka. 2,7 kg, dosyć sporo gotuje. Na 2 tygodnie wystarczy jedna aplikacja. Kurczę, nawet na nosie mi komar siadł. No co za upierdliwe komary. Dobra, otwieramy. Co to jest? Taki jakiś granulat tu jest. Trochę podobny do peletu w wersji mini. No dobra, spróbujemy go tutaj zastosować. Do tej pory stosowałem snakol. Teraz zastosujemy tutaj środek, który przyjechał gdzieś z oceanu. Bo te ślimaki to w ogóle nie są polskie ślimaki, zapewniam. Ich nigdy nie było. To są ślimaki przybyłe gdzieś z Azji albo z Bałkanów. Zdominowały w ogóle wszystkie nasze krajowe ślimaki. Najpierw były to czarne ślimaki, później przybyły te ślimaki w kolorze czarne z żółtymi stopami. To są wszystko pomrowy, jakieś tam odmiany tych pomrowów. No, to trzeba było tak naprawdę posiać po całym ogrodzie i po miedzach i po trawach, żeby każdy ślimak miał okazję do tego zajrzeć. Dobrze, ja teraz pokażę, jak te ślimaki na przykład uwielbiają obornik. O, siedzą tutaj. Tutaj zgraje całe siedzą. Tych ślimaków. Uwielbiają ziemniaki, uwielbiają georginie, proszę bardzo, jak siedzą tutaj. O, tu pokazuję, o, duża stonka, czyli ślimak. Na malinach. Tu na jakiejś roślinie też rośnie. Tu też na malinie wędruje sobie. Tutaj na przykład od miedzy do georginie całkiem zżarły. Jest ich tutaj taka ilość, że już im kwiaty nie nadążają rosnąć. O, proszę zobaczyć, co się dzieje. Ile tutaj jest tych ślimaków. Uwielbiają chrzan. Chrzan to jest ich ulubione, bardzo lubią liście chrzanu, a ten nawet zabłądził i wszedł na buraczka, też go zjada. No jest tych ślimaków inwazja, to jest jak szarańcza jakaś dosłownie. Tutaj jakąś roślinę zjadły. Na szczęście nie jedzą marchewki, chyba że w środku będą ją jadły, nie wiem. Tu gdzie są liście chrzanu, o, tutaj na marchewkę się jeden przeniósł. Zobaczmy, co tu się dzieje na truskawkach. No, na szczęście jedzą tylko chrzan, nie jedzą truskawek. Tu są też gdzieniegdzie winniczki, o. One też niestety giną od tego środka, który je tutaj będzie zastosowany na nie. One są takie dosyć ładne te ślimaki, bo te pomrowy to są okropne. Te bezmuszlowe. Tu też zjadły całą dalię. Tutaj wszędzie są. O, na przykład słonecznik, jak pięknie jest tutaj zaatakowany. No coś okropnego z tymi ślimakami. One nie wszędzie występują. Bo tam u jednych znajomych w tej we wsi, gdzie
gdzie kombajn robimy, to nie ma na przykład tych ślimaków. Tutaj jest ich zatrzęsienie, no jest coś okropnego. Setki, tysięcy ślimaków. Jeszcze tutaj może wezmę trochę tego środka. Tutaj ogórki ochroniłem. Mam nadzieję, że to ochroni. To jest środek. Pierwszy raz widzę środek w tym kolorze, bo u nas są granulki w kolorze zazwyczaj niebieskim. Tutaj mamy no coś w kolorze peletu. Dosłownie. Jakiś trocin. No ale niech 30 tysięcy ślimaków, czyli 10 tysięcy ślimaków, 10 kg środka potrafi zabić. Ja tutaj na te dalie tak sypnę, bo tu jest ich chyba jakaś wylęgarnia. Nie wiem, co tu się dzieje. Niech one tutaj giną. Cały ogród jest zaatakowany przez ślimaki. One nie wszystkie rośliny jedzą. Szczególnie te młode uwielbiają rośliny, które kiełkują. Ogórki, dynie. Dynie mi tu też zjadły częściowo, gdzie są jakieś... O, tu powinna być dynia i tu. Puste miejsce, 100% ślimaki zjadły. Zobaczymy, czy faktycznie środek z USA jest bardziej skuteczny od tego polskiego. Ja tak już myślałem sobie kupić 25 kg snakolu i zasypać cały ogród tutaj, ile bym sięgnął. Może by to uspokoiło tą armię tych ślimaków, bo to jest nierówna walka dosłownie. Jeszcze tutaj na tą fasolę sypnę, chociaż ta fasola już praktycznie przepadła. Ja już tu ją siałem chyba ze 3 razy. Szkoda mi tej fasoli. Może tu na te ogórki młode trochę. Dobra, starczy. Może jeszcze troszkę tam. Dobra. Tak to wygląda. Joe Biden na pewno byle czego w swoim kraju nie sprzedaje, bo to jest środek, który był kupiony tam, na tamtejszym rynku, nie tu w Polsce. Do Polski takie środki nie trafiają na nasz rynek. Ale zobaczymy, gdzie to jest produkowane. Jeszcze tutaj pokażę, ile kopru rośnie. Tutaj koper to jest, rośnie jak chwast. Ja go sporo usunąłem, bardzo dużo. Pociąg jakiś leci o zachodzie słońca. Już jest 21:15, już te dni są coraz krótsze. Intercity jakiś. Dni są naprawdę coraz krótsze, już mamy 10 dzień lipca, zaraz będzie miesiąc od najkrótszej nocy. I zaraz będzie Anki, zimne wieczory, poranki, chyba 24 albo 2 lipca, dokładnie nie pamiętam, czy 6. Tutaj tą fasolę, tą kapustę trzeba było trochę przehakać, bo inwazja tutaj jest naprawdę chwastów. Walka z chwastami tu jest nieustanna. Co prawda jest ona... przegrywam tą walkę, nie ukrywam. Chwasty z jednej strony jeszcze nie zostało, do końca rządków nie dotarłem ze wszystkimi hakaniami, a już z drugiej strony znowu rosną. Czyli można tutaj siedzieć cały rok, znaczy cały rok, cały ten okres wegetacji tych roślin, czyli od kwietnia do końca sierpnia, można powiedzieć, i walczyć z tymi chwastami. Tu już marchew, to ona już może i tak nie zaszkodzi, cebuli też nie, ale na przykład w truskawkach, tu jest akurat teren wyhakany, ale tu pokażę, gdzie nie zostało wyhakane, to co tu się dzieje. O, wszędzie są oczywiście towarzysze, ślimaki. Chwastnica jednostronna, bardzo, bardzo dużo jej jest. To jest tak paskudna roślina. No jest tutaj dosłownie, nie wiem, kiedyś nie było tej rośliny. Gdzieś tu też przywędrowała, nie wiadomo skąd. Ona już kwitnie, zaraz się będzie rozsiewać.
i niestety jeszcze więcej jej będzie. Tutaj też były gdzieś ogórki. Czy te ogórki przepadły? A, ślimaki tu prawie wszystko zjadły. Ojej, ojej, co tu się dzieje? Proszę zobaczyć. Ślimak na ślimaku, ślimaka pogania. Tysiące ślimaków. Na szczęście ślimaki nie jedzą porów. Chociaż może się mylę, bo są. Nie no, jak na to patrzę, że tu jest tyle wszędzie tych towarzyszy. Proszę zobaczyć, co się dzieje na selerach. Normalnie jakby ktoś się uozdobił tymi ślimakami, to nie jest jeden, to nie jest dwa ślimaki. To jest tysiące ślimaków, fasole jak zjadają. Dobra, tutaj też sypnę na te ślimaki, bo tutaj jest ich też jakaś plaga. Ale to jest nierówna walka. Mimo, że był upalny dzień, one i tak wylazły. Teraz pokażę, jak słoneczniki zjadły. No aż tu szkoda tych słoneczników w ogóle. To miał być słonecznik. Król ślimak na samym wierzchołku. Tu też podobna sytuacja. Te słoneczniki po prostu są skazane na zagładę przez ślimaki. Niestety, niestety. One nie zakwitną, bo tu już nie ma co zakwitnąć. To już jest koniec. Aż przykro patrzeć, co tu się dzieje. Dobra, sypię ten środek. Kończy się dzień pomału. Niech one są tutaj w nocy się karmią tym środkiem. Tym pięknym preparatem. Co tutaj 2 tygodnie będzie je wytłukiwał. Zobaczymy, co się będzie działo. Może chociaż te pory i selery ocaleją. Może trochę fasoli, bo tam to jest... W tej fasoli tutaj jest co prawda ona trochę zachwaszczona, ale jak ja to widzę, co tu się dzieje... No to jest fasola. To ma być fasola? To jest nieporozumienie, co tu się dzieje. Wszystko jest zjedzone. Szkoda. Tu jaka piękna okupacja. Chyba ze 20 na jednym liściu. Rozsiałem ten piękny preparat. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Tu rzodkiewka też pełno ślimaków. Nie no, aż nie chcę na to patrzeć, co tu się dzieje. Idę stąd, bo to aż omdłości można przybiera omdłości ta ilość tych ślimaków. To jest coś okropnego. Jakbym miał tutaj 50 kg snakolu, spokojnie bym go tutaj rozsiał. Ale bym tutaj zrobił wtedy dla nich pogrom dosłownie. Co to jest 3 kg na 30 tysięcy? No może 30 tysięcy, może by je zabiło, może nie. Nie wiem. Na ten moment idę stąd, z tego ogrodu, w którego zaślimaczony ogród jest strasznie. Bo gdzie nie spojrzę, to widzę towarzyszy wędrujących, pełzających. O, nie ma miejsca, żeby ich nie było. Są wszędzie. Są dosłownie wszędzie. Na każdej roślinie gdzieś tam jakiś ślimak. Gdzieś coś tam się dzieje.